Cześć, witam Was na kanale A to Ciekawe. Do filmu z ciekawostkami o islamie dostałam wiele wiadomości typu: no powiedz o tym, jak katolicy mordowali, jak się haniebnie zachowywali. No to mówię. Czy jesteście wierzący praktykujący, czy wierzący niepraktykujący, czy niewierzący praktykujący, to dziś nie ma znaczenia. Choć osobiście znam więcej niewierzących praktykujących niż wierzących praktykujących. Kościół katolicki, bo dziś właśnie o nim mowa, ma dość ciekawą historię. Dziś przedstawię Wam cząstkę z niej. 120 rok. Pierwsze wzmianki o używaniu wody święconej do wypędzania duchów nieczystych. Rok 156 lub 167. Po męczeńskiej śmierci biskupa Polikarpa i 11 wiernych z kościoła w Smyrnie zainicjowano praktykę czczenia zmarłych, świętych i ich relikwii. Drugi wiek. Święty Klemens z Aleksandrii pisał: każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko myślenie, że jest kobietą. Pod koniec II wieku wyznawcy chrystianizmu zaczynają głosić nauki o dziewictwie Maryi. Wcześniej nikt tego nie twierdził. Rok 200. Ustanowiono stan duchowny przez wprowadzenie ordynacji. Chrześcijanie zostali podzieleni na duchownych i laików. Przedtem wszyscy byli równi, jednocześnie będąc braćmi i kapłanami przed Bogiem. 312 rok. Bitwa pod mostem Mulwijskim, w której Konstantyn zwyciężył i zabił Maksencjusza. Z powodu wizji sennej, którą ujrzał przed bitwą, Konstanty miał wygrać dzięki symbolowi krzyża. Rok później wydał edykt zrównujący religię chrześcijańską z religiami pogańskimi. Odtąd z roku na rok, dzięki prochrześcijańskim nastawieniom Konstantyna, pozycja chrześcijaństwa będzie się umacniać, a inne religie będą wypierane. Polityka ta w ostateczności doprowadziła do prześladowania i mordowania niechrześcijan przez fanatyków religijnych. 314 rok. Uchwalono ekskomunikę dla dezerterów. Dotąd Kościół zabraniał zabijania w obronie koniecznej. Rok 321. Cesarz Konstantyn nakazuje oficjalnie święcić niedzielę zamiast dotychczasowej soboty. Rok 325. Sobór Nicejski. W wyniku głosowania 250 biskupów sprowokowanego naukami Ario księdza Heteryka z Aleksandrii, który głosił, że Jezus nie jest Bogiem, tylko bóstwem niższej klasy. 248 biskupów głosowało za uznaniem, że Syn Boga został zrodzony, a nie stworzony współistotny Ojcu, czyli że Bóg Syn jest tak samo Bogiem jak Bóg Ojciec i że Bóg jest jeden, ale w różnych osobach. Rok 364. Na synodzie w Laodycei Kościół zabronił świętowania soboty. Rok 360. Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów. Rok 382. Synod w Rzymie zwołany przez Damazego ustanawia zwierzchnictwo Kościoła rzymskiego nad pozostałymi. Uchwała głosi: choć kościoły katolickie rozsiane na ziemi są jedną komnatą ślubną Chrystusa, święty Kościół rzymski jednak został wywyższony ponad wszystkie kościoły nie uchwałami żadnych synodów, lecz otrzymał prymat słowami Pana i Zbawiciela naszego. Dotąd nie istniał jeden wielki kościół katolicki, tylko wiele pomniejszych i nieraz konkurujących ze sobą. Rok 385. Po raz pierwszy katoliccy biskupi polecieli ściąć innych chrześcijan z powodów wyznaniowych. Miało to miejsce w Trewirze. Rok 390 i 393. Synody w Hipponie i Kartaginie ratyfikują kanon Pisma Świętego. IV wiek. Pierwsza uroczystość wszystkich świętych męczenników zainicjowana przez Kościół w Antiochii. IV wiek to także początek okresu mordowania pogan i plądrowania ich świątyń przez chrześcijan podjudzanych przez biskupów, opatów i mnichów. Rok 431. Sobór w Efezie przyjmuje zasadę wiary w boską naturę Jezusa i uznaje Marię za Bożą Rodzicielkę. Rok 449. Leon I wprowadza prymat biskupa Rzymu nad innymi biskupami i tym samym staje się pierwszym papieżem w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Dotąd istniało wiele rozproszonych też o prymacie, a każdy biskup większego miasta nazywany był papieżem, czyli papa. W połowie V wieku dzień 15 sierpnia staje się świętem Matki Boskiej, a cesarz Maurycjusz ustanawia ten dzień świętem dla całego cesarstwa. Rok 1539 ustanowiono władzę papieży oraz ofiarę mszy świętej. W VI wieku za sprawą mnichów irlandzkich spowiedź na ucho rozprzestrzenia się w całej Europie. Do tego czasu spowiedź na ogół odbywano publicznie i to bardzo rzadko w ciągu całego życia. VI wiek. Na mocy cesarskiego dekretu wszyscy poganie zostali uznani za ludzi bez majątku i praw. Rok 600. Wprowadzenie godzinki do Matki Boskiej oraz łaciny do liturgii. Rok 638. VI Sobór w Toledo nakazuje przymusowe ochrzczenie wszystkich Żydów zamieszkałych w Hiszpanii. Rok 694. 17 Sobór Toledo
Gdański uznaje wszystkich Żydów za niewolników. Ich kapitały ulegają konfiskacie, zostają im też odebrane dzieci od 7 roku życia wzwyż. Rok 715 wprowadzono modlitwy do świętych. W 726 w Rzymie zaczęto czcić obrazy. W roku 1783 nastał zwyczaj całowania nóg papieża. W 835 roku papież Jan XI ustanawia osobne święto ku czci wszystkich świętych, wyznaczając na dzień im poświęcony 1 listopada. Wiek X. Odo Skluny głosi: obejmować kobietę to tak, jak obejmować wór gnoju. W 993 roku papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych. Rok 1015 wprowadzono przymusowy celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny. Dotąd duchowni mieli żony i dzieci. W 1777 roku papież Grzegorz VII ustanowił formalną klątwę, czyli wyklęcie przez instytucje kościoła. W 1095 roku papież Urban II krytykuje prześladowania pielgrzymów przez Turków. W efekcie rycerze Europy i prości ludzie ruszyli na Jerozolimę. Zainicjował w ten sposób pierwszą wyprawę krzyżową. W 1099 masakra muzułmanów i Żydów w Jerozolimie, w tym około 70 tysięcy Saracenów. XII wiek. Uczony i filozof święty Tomasz z Akwinu głosił, że zwierzęta nie mają życia po śmierci ani wrodzonych praw oraz że przez nieodwołalny nakaz Twórcy ich życie i śmierć należą do nas. W 1140 roku ułożono i przyjęto listę 7 sakramentów świętych. Do tego czasu udzielano sakramentów w sposób nieuporządkowany, na przykład słowiańscy księża za jeden z sakramentów uznawali postrzyżyny. W 1204 roku zaczęła działać święta inkwizycja. Słudzy kościoła zamęczyli lub spalili żywcem setki tysięcy ludzi. Rok 1202-1204. Czwarta krucjata zainicjowana przez Innocentego III, by wesprzeć krzyżowców w Palestynie. Na skutek polityki Henryka Dandolo żołnierze Chrystusa zwrócili się przeciwko Bizancjum i zdobyli Konstantynopol, z zaciekłością grabiąc i wyrzynając mieszkańców. Na koniec spalili miasto. Na zdobytym terenie utworzono emferyczne państewko zwane Cesarstwem Łacińskim. Przypieczętowało to rozłam między chrześcijaństwem wschodnim a zachodnim. W 1208 roku Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za broń, oprócz prolongaty, spłat i boskiego zbawienia, również ziemię i majątek heretyków oraz ich sprzymierzeńców. Rozpoczęła się krucjata, której celem było wymordowanie Katarów. Szacuje się, iż krucjata pochłonęła 1 000 000 istnień ludzkich, nie tylko Katarów, ale dotknęła większą część populacji południowej Francji. W 1229 roku, z powodu potajemnych zebrań wiernych dla czytania Biblii i interpretowania jej w sposób godzący w nauczanie i praktykę kościelną, papież Grzegorz IX zakazał czytania Biblii pod sankcją kar inkwizycyjnych. W 1231 roku nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie. W 1234 roku papież Grzegorz IX nakłania do krucjaty przeciw chłopom ze Stedding, którzy odmawiają arcybiskupowi Bremy nadmiernej daniny. 5 000 mężczyzn, kobiet i dzieci ginie z rąk krzyżowców, a zagrody owych chłopów zajmują osadnicy obdarzeni nimi przez kościół. W 1244 roku na soborze w Nabronne zdecydowano, aby przy skazywaniu heretyków nikogo nie oszczędzano. Ani mężczyzn ze względu na ich żony, ani żon ze względu na męża, ani też rodziców ze względu na dzieci. Wyrok nie powinien być łagodzony ze względu na chorobę czy podeszły wiek. Każdy wyrok powinien obejmować biczowanie. W 1252 roku w Bulli ad Extirpanda papież Innocenty IV przyrównał wszystkich chrześcijan niekatolików do zabójców i zobowiązał władców do tego, by winnych heretyków zabijano w ciągu 5 dni. W 1263 roku zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedną postacią. W 1264 roku ustanowiono uroczystość Bożego Ciała. W XIV wieku wybuchła epidemia czarnej śmierci. Kościół wyjaśnił, że winę za ten stan rzeczy ponoszą Żydzi, zachęcając przy tym do napaści na nich. 1311 rok. Papież Klemens V jako pierwszy ukoronował się potrójną koroną władcy. W 1313 roku Sobór w Zamorze ponownie zarządza zniewolenie Żydów i pod groźbą ekskomuniki żąda wykonania postanowienia przez władze świeckie. Antysemickie dekrety kościelne będą pojawiać się aż do XIX wieku. W 1349 w ponad 350 niemieckich miastach i wsiach giną niemalże wszyscy Żydzi, na ogół paleni żywcem. W ciągu jednego roku chrześcijanie wymordowali więcej Żydów niż niegdyś w ciągu 200 lat prześladowań. Poganie wymordowali chrześcijan.
1377 roku Robert z Genewy wynajął bandę najemników. Przez 3 dni i noce, począwszy od 3 lutego 1377 roku, przy zamkniętych bramach miasta żołnierze dokonywali rzezi jego mieszkańców. W 1378 roku Robert z Genewy został papieżem i przyjął imię Klemens VII. W tym samym roku papieżem Urbanem VI został Bartolomeo Prignano i kościół miał 2 zwalczających się papieży. 1450-1750 rok, okres polowania na czarownice. W 1484 roku papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. W 1492 roku Kolumb odkrył Amerykę. Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców. Tubylców, którzy nie chcieli nawrócić się na wiarę chrześcijańską, mordowano. Gdy była taka sposobność, przed zabiciem oporni Indianie byli przymusowo chrzczeni. W 1493 roku bulla papieska uprawomocniła deklarację wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa. W praktyce kobiety i mężczyzn szczuto psami karmionymi ludzkim mięsem i ćwiartowanymi żywcem indyjskimi niemowlętami. Wbijano ciężarne kobiety na pale, przywiązywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z dymem. Mordowano, gwałcono i ucinano ręce, nosy, wargi i piersi. Gdy katoliccy misjonarze zawitali do Meksyku, żyło tam około 11 milionów Indian, a po 100 latach już tylko 1,5 miliona. Szacuje się, że w ciągu 150 lat zabito co najmniej 30 milionów Indian. A na koniec standardowo żarcik. Turysta pyta, ile kosztuje przejażdżka łodzią po jeziorze Genezaret. $500, informuje przewoźnik. To strasznie dużo, bulwersuje się turysta. Owszem, ale to przecież po tym jeziorze Jezus piechotą chodził. Nie dziwię się, przy takich cenach... I na tym zakończymy kolejny odcinek A to ciekawe. W przyszłym tygodniu kolejna część historii Kościoła katolickiego. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Zostawcie także łapkę, zasubskrybujcie, wpadajcie na Insta. Cześć!